Witam Was ponownie. W dzisiejszym tutorialu będziemy przygotowywać płatek śniegu, gwiazdkę świąteczną. W tym celu posłużymy się podstawowym kształtem, jakim jest prostokąt. Rysujemy sobie prostokąt, taki dosyć cienki. Niech to będzie nasz roboczy prostokąt. Duplikujemy go. Zmniejszamy, jest troszkę za duży. I teraz znów duplikujemy ten prostokąt. Najszybciej duplikuje się przesuwając dany obiekt przy równoczesnym wciśniętym klawiszu lewy Alt. Po zduplikowaniu obracamy go o 45 stopni. Wymuszony obrót myszką przy wciśniętym lewym Shift'cie to obraca nam się o równo 45 stopni, 90, 135, 180 i tak dalej. Mamy to odwrócone o 45 stopni, zmniejszamy trochę. Kopiujemy, wklejamy w tym samym miejscu, czyli Ctrl-C, Ctrl-F. I obracamy to horyzontalnie. Mamy to obrócone, przesuwamy, żeby utworzyła nam się taka literka V. Proszę. Mamy literkę V. Tutaj nie musi być super dokładnie. Zaraz zobaczycie dlaczego. I grupujemy to jako jeden obiekt. Mamy zgrupowany jeden obiekt. Przesuwamy tak mniej więcej na środek. Zmniejszamy. OK. Teraz tak, duplikujemy ten obiekt. Powiększamy troszkę. Duplikujemy. Powiększamy. OK. Mamy gwiazdkę. To troszkę damy. Teraz zaznaczamy wszystko i wyrównujemy względem siebie do środka. Proszę. Tak, teraz wszystkie te obiekty grupujemy w jedną grupę. I to jest nasza jedna grupa, proszę. Żeby nam się mieściło to na obszarze roboczym, zmniejszamy tę grupę. I teraz tak, znowu Ctrl-C, Ctrl-F, czyli kopiuj i wklej w tym samym miejscu. Obracamy z Shiftem o 180 stopni i przesuwamy w dół. Przesuwamy tak, żeby się dotykały. Mamy dwa ramiona gwiazdy, które grupujemy. Mamy teraz grupę. I teraz jest najprostsze. Kopiujemy, wklejamy w tym samym miejscu, obracamy o 45 stopni, kopiujemy, wklejamy, obracamy o 45 stopni, kopiujemy, wklejamy, obracamy o 45 stopni. I mamy w 20 sekund zrobioną gwiazdkę. Grupujemy wszystko, zmieniamy kolor i proszę. Dziękuję. Ten tutorial przygotował Artur Figurski.